Rekordowa liczba zawodników wzięła udział w czwartym międzynarodowym turnieju ziemi krapkowickiej w Zapasach. Organizatorem zmagań był zapaśniczy klub sportowy z Gogolina. Turniej odbył się jednak w Krapkowicach. 252 zawodników z 32 klubów, z tego 6 klubów zagranicznych. Mamy kluby z Czech, z Ukrainy i z Łotwy. Rywalizacja toczyła się w kategoriach wiekowych dzieci, żaków, młodzików i kadetów. Gogolinianie okazali się wyjątkowo niegościnni dla rywali, wygrywając klasyfikację drużynową, a indywidualnie zdobywając 21 medali, w tym 8 złotych. W kategorii kadetek do 53 kg wygrała Zuzanna Podgórska, która przed 3 miesiącami została mistrzynią Polski i startowała w Mistrzostwach Europy. Bardzo fajnie. Fajne w ogóle przeżycie i bardzo fajnie było i chciałabym pojechać kolejny raz. W zawodach w Krapkowicach udział wzięli także zapaśnicy z Namysłowa, którzy łącznie wywalczyli 8 medali. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano właśnie zapaśnika Orła Namysłów Jakuba Sikorę. Najlepsi zapaśnicy kraju przyjadą do Gogolina w listopadzie. ZKS będzie bowiem gospodarzem Mistrzostw Polski w kategorii młodzików. 103 lata po bitwie o Górę Świętej Anny, czyli walkach, które toczyły się w trakcie III Powstania Śląskiego, ten rejon opanowali sportowcy, którzy wzięli udział w duatlonie pamięci właśnie powstań śląskich. Duatlon to dyscyplina łącząca bieg i kolarstwo. Jeśli chodzi o zawodnika indywidualnego, to musi przebiec dystans 1,5 km. Następnie siąść na rower i wykonać 7,5 km rowerem. Później znowuż przyjechać do strefy zmian, ściągnąć kask i pobiec 1,5 km. Następnie ponownie po przybiegnięciu siada na rower, robi 7,5 km rowerem. I na koniec, żeby było jeszcze mu mało, to robi 1,5 km biegiem. Z taką trasą najlepiej poradził sobie Krzysztof Przybyłowski z Mysłowic, który do mety dotarł po godzinie, 2 minutach i 25 sekundach, chwaląc wyjątkowość zawodów na Górze Świętej Anny. Często startuję w duatlonach, ale ten właśnie ma taką szczególną trasę, jeśli chodzi o rower, taką mocno techniczną, bo z reguły duatlony to jest po prostu prosta droga przez las, a tutaj bardzo mi się podoba, bo jest wymagająca trasa techniczna, także można się też wykazać nie tylko wytrzymałością, ale też właśnie techniką jazdy. Organizatorem zawodów był klub sportowy Koziołek Kędzierzyn-Koźle. Na sobotę zaplanowano kolejny etap upamiętnienia powstańców, tym razem w formie zawodów kolarskich. Jak informuje TVP Sport, od przyszłego sezonu nastąpi zmiana zasad w rozgrywkach drugiej i trzeciej ligi piłkarskiej. Dla trzecioligowców to wiadomość dobra, bo awans oprócz najlepszego zespołu z każdej grupy wywalczy także zwycięzca baraży. W nich grać mają wicemistrzowie grup, a o zestawie par decydować będzie losowanie. To jednocześnie zła wiadomość dla 18 zespołów grających w drugiej lidze, bo zwiększy się przez to liczba spadkowiczów. Dotychczas bowiem z drugoligowymi rozgrywkami żegnały się 4 drużyny, teraz będzie ich 5. Polski Związek Piłki Nożnej dotychczas nie potwierdził oficjalnie zapowiadanych zmian. W nadchodzącym sezonie w rozgrywkach trzeciej ligi zagrają 2 zespoły z Opolszczyzny, MKS Kluczbork i Stalbrzeg. Pierwszą kolejkę zmagań zaplanowano na 2 sierpnia. Tymczasem jutro poznamy 2 ostatnie zespoły, które w przyszłym sezonie rywalizować będą w czwartej lidze opolskiej. W grze są 4 drużyny. To Czarni od Muchów, LZS Walce, Śląsk Łubniany i LZS Domaszkowice. Przed rewanżowymi meczami baraży sprawa jest otwarta. Najbliżej awansu jest Śląsk Łubniany, który w pierwszym spotkaniu pokonał zespół z Domaszkowic 2-1. W Łubnianach jednak zachowują spokój. Na szczęście udało się nam wyciągnąć ten wynik. Bardzo się z tego cieszymy. Ale tak jak mówiliśmy przed chwilką, tak naprawdę skończyła się pierwsza połowa. W środę przed nami bardzo ciężki mecz i jedziemy tam się dalej bić. W rywalizacji LZS-u Walce z Czarnymi od Muchów w pierwszym meczu nie padły bramki, więc jutro każdy gol może być na wagę złota. Oba spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.